W dzisiejszym odcinku przed wami zgadnij, jakim skinem jestem. Tym razem wraz z Evelem zmierzymy się w serii 1 na 1. To będzie polegało na tym, że po mojej stronie będę musiał wybrać jednego skina i oczywiście Evela po swojej stronie będzie musiała zrobić to samo. Kto pierwszy zgadnie, jakiego skina wybrał przeciwnik, ten wygra grę. Także na początek musimy wybrać tego jednego skina, którego Rafałowi będzie mega ciężko odgadnąć. Zobaczcie, jakie tutaj mamy możliwości. Ja tutaj przejdę po wszystkich skinach. Tak oni tutaj wyglądają i wydaje mi się, że to jest mój skin. Ja wybieram właśnie tutaj tego skina i idę tutaj na podium, także to jest mój skinek. Zanim ja wybiorę swojego skina, widzowie, oczywiście przypominam wam o kodzie Evela w sklepie. Oczywiście możecie również wbijać na tą mapę, używać tego podium. Także ja teraz przychodzę do mojego skina i wydaje mi się, że to będzie mój skin na dzisiaj. Także teraz musimy się zamienić stronami. Ja muszę zapamiętać, jak mój skin wygląda. W razie W będę mogła tutaj przyjść i jeszcze zobaczyć na niego, ale zobaczcie, tak wyglądają tutaj skiny Rafała. I jedno pytanie. I moje pierwsze pytanie będzie takie, Rafał. Czekaj, ja tutaj muszę się zastanowić. Dobra, czy twój skin ma na oku taką, jak to się nazywa, piracką zasłonkę, jak to się nazywa? No oko takie, wiesz, jak pirat. Czyli czy ogółem jest związany z piratem? Nie, nie jest, nie ma nic takiego, także to na pewno nie jest on. Dobra, także ja już mam jedną osobę mniej. Ja przypominam, że możemy maksymalnie zadać 15 pytań. I teraz tak, moje pytanie brzmi, Evela, czy twój skin ma czerwone spodnie? Nie ma czerwonych spodni. Także no, eliminujemy sobie tego ziomka i też mamy jednego mniej. Czy twój skin jest kotem? Nie, nie jest kotem, nie jest. Dobra, także tutaj kotka sobie możemy też zlikwidować. Moje drugie pytanie brzmi, Evela, czy masz jakiś element miłości w sobie? W sensie serduszko, jakieś takie coś związane z miłością. A takie wewnętrzne serce i miłość też się liczy? Nie, 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 takie widoczne na skinie. Niestety nie. Także sorry, pudełeczko, no ale muszę cię wyeliminować. O, patrzcie, tutaj tematycznie ktoś wystawił serduszko. Ja mogę tutaj jeszcze sobie zobaczyć tak z bliska bardziej te skiny, ale ja też mogę zadawać pytanie i wiecie, w głowie i likwidować jedną osobę, a w głowie sobie likwidować więcej. I moje pytanie jest takie, czy masz ognisty kill-off? Muszę to sprawdzić tak szczerze i wydaje mi się, że nie. Nie masz ognistego kill-offu, tak? Kill-offa, nie wiem jak to się odmienia. Także mamy tutaj kolejną osobę, ale zobaczcie się, tutaj jest taki kill-off, tutaj jest taki kill-off, także... I tam jeszcze, także tutaj parę osób mi się udało zrobić. Lecimy dalej i pytanie brzmi, Evela, czy twój skin udaje Renegade Riderkę? Czy udaje Renegade Riderkę? Tak, czy chciałby być Renegade Riderką? Chyba nie, nic mi o tym nie wiadomo. Także no, mam nadzieję, że dobrze zrozumiałaś moje pytanie, ale to nie on. Tak, byłam tutaj podglądać, chodziło ci o tą rybkę, ja nawet nie wiedziałam, że to jest skin Renegade Riderki. Najłatwiejsze pytanie by było takie, czy to jest chłopak, czy dziewczyna, ale takiego pytania nie możemy zadać, jak to na tych właśnie odcinkach bywa, ale moje pytanie może być takie, czy trzymasz kill w dwóch rękach, czy w jednej? Trzymam w dwóch rękach. W dwóch rękach mam kill off, jakby co. Dobra, to tutaj ta pani ma w jednej ręce i muszę zobaczyć jeszcze sobie tutaj szybko. Ten gościu ma w jednej, to w sumie ten też ma w jednej, także to nie są oni. Dobra, czyli tutaj mam parę osób. Muszę pamiętać o tych ognistych i o tych kill-offowych. Evela, czy twój skin ma podwójne kill-offy? W sensie, czy ma dwa kill-offy, czy jeden? Proszę zamknąć oczy, bo muszę iść sprawdzić. Mój skin ma pojedynczy kill-off. Czyli nie jest to na pewno ten skinek, także eliminujemy go. I załatwiłem ci jeszcze taką broń, trzymaj. O, a skąd ty takie coś masz, fajne? No, mam tu sejfik. A moje pytanie, Rafał, jest takie, czy ty masz w swoim skinie elementy czaszki? Nie, ja muszę sobie czasem patrzeć na tego skina, bo nie pamiętam. No to niestety, ale tutaj pana musieliśmy zlikwidować. Zlikwidować, tak się mówi? Zlikwidować, chyba tak. Tutaj też mamy kolejną osobę, która ma taką czachę, także to też nie jest Rafał. Okej, okay, moje pytanie brzmi, Evela, czy twój ziomeczek jest z sezonu tego, co mamy teraz, czyli sezon trzeci, chapter trzeci? Nie, wydaje mi się, że nie, ale nie jestem pewna na 1000%, ale raczej nie. Ale w ogóle ja mam pytanie do ciebie, które to już jest pytanie. To było piąte pytanie, jeszcze 10 pytań mamy. Czyli teraz szóste pytanie zadaje Evela, tak? Czy ty masz, Rafał, jakieś nakrycie głowy? Nie wydaje mi się, że jest to nakrycie głowy, chyba nie. Dobra, tutaj mamy taką babeczkę z nakryciem głowy, ale ona ma taki kill-off, więc ona już na pewno nie będzie. Ale Rafał trzyma w dwóch rękach, także tutaj to też na pewno nie. Tutaj jest nakrycie głowy, ona ma nakrycie głowy, także możemy ją tutaj zlikwidować. Ona miała dwa kill-offy? Nie. Tak, a on w dwóch rękach, ale miała nakrycie, więc zlikwidowałam, tak. Chciałam, że już się pomyliłam. Czy twój skin ma elementy czerwonego? Proszę tutaj na chwilę ten...
Nie. Także to na pewno nie jest Spider-Man. Tak mi się wydaje, że nie ma. Nie wiem, czy to nie zrobiłam małej wtopy, ale dobra. Czy twój skin, Rafał? Co to w ogóle za dziwolągi są dwa tutaj? Ja muszę zadać pytanie, co to jest w ogóle? Jakiś potwór. Czy twój skin jest potworem? Nie, mój skin jest bardzo przyjaznym człowiekiem. Także tutaj wyeliminujemy sobie jednego potwora i tutaj jeszcze drugi ten został, ale to na pewno nie jest Rafał. Dobra, muszę go wyeliminować? Czy nie? Dobra. Nie no, zostaw. Będziesz miała łatwiej. Ewela, czy twój skin jest kosmitą? Nie jest kosmitą. Także bierzemy go, mamy to. I policz, ile masz skinów tam. Ja mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja mam chyba 14, ale liczyłaś razem ze mną i mogłeś mi pomieszać, ale wydaje mi się, że 14, ale będę miała jeszcze mniej. Mam pytanie do ciebie, czy twój skin... O nie, tu się zmieniło, ja się chciałam o spódniczkę zapytać, a ten skin zmienił się. Rafał, ja mam skina, który się zmienia. Trudno, ja wybrałem bardzo fajnego skina, więc to może być on. Czy twój skin ma dwa koczki, taką fryzurę dwóch koczków? Nie, nie, nie ma koczków. Okej, więc to nie jesteś ty, a ten skin był fajny. Ewela, czy twój skin jest członkiem siódemki, czyli ma kask i te takie elementy siódemkowe, dawaj. Chyba nie. Także twojego ziomeczka. Okej. Przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo, ale ja mam pytanie do ciebie, Rafał. To na pewno nie jest Rafał, to jest na pewno nie Rafał, to na pewno nie jest Rafał, to też nie jest Rafał. To może być Rafał, więc zadajemy teraz pytanie. A, Rafał nie ma nakrycia, więc to nie jest Rafał. Ej, tutaj mi się wydaje. Ten nie ma nakrycia, to może być Rafał. Ten to nie Rafał, czyli czekajcie. To może być Rafał, to może być Rafał. Potworem nie jest. Czyli tutaj zostały te osoby, na przykład ta pani. Czy masz okulary? Nie, nie mam okularów, mam zdrowe oczka. Dobra. Przez to, że pamiętam, jakie pytania zadawałam, to mi dużo osób się tutaj... Mam nadzieję, że dobrze to rozkminiłam, ale zostały mi tutaj te osoby. Tamten gościu, tamten i tutaj ten. Tak mało mi zostało? Ojej, chyba się pomyliłam gdzieś, ale dobra, lećmy dalej. Ewela, pytanie jest takie, to na pewno nie jest ten skinek, ale tu... Właśnie nie pamiętam, czy ja pytałem o podwójne zbieraki. Pamiętasz może to pytanie? Ja pytałam, czy trzymasz kilo w dwóch rękach, ale pamiętaj o tym, że nie może się powtarzać pytanie. Dobra, Ewela, czy twój skin ma różowy zbierak? Różowy zbierak? Nie. Okej, czyli ja eliminuję. To było 9 pytanie, także Ewela, jeszcze 6 pytań. Jeszcze 6 pytań, ale ja mam pytanie do ciebie. Czy twój gościu albo pani ma krótkie spodenki? Wydaje mi się, że nie. Nie, nie ma krótkich spodenek. Dobra, także niestety, ale musiałam tutaj panią wy... Ale patrzcie się na tego skina. On oszukuje, patrzcie się, jak on się przebiera. Trzeba jakoś to rozwiązać. Ewela, czy twój skin... aha, o czerwonym było. Czy twój skin jest Bambikiem? W sensie z tej... Z, no, Bambikiem, tymi skinami bambikowymi. Nie jest Bambikiem. Okej, także mamy kolejną osobę. W ogóle ustalmy sobie tak, że jeżeli wykorzystamy wszystkie pytania, ale na przykład ja pierwsza odgadnę, to ty też masz swoją szansę i wtedy będzie remis, bo po prostu, żeby było sprawiedliwie, bo ja pierwsza zaczęłam. Wiesz, o co mi chodzi? Tak, no oczywiście, że tak. Dobra, to teraz takie pytanie, które jest bardzo ważne. Czy twój skin może przechodzić przemianę? Nie, nie może. Dobra, co to za oszustka tutaj, nie przechodzi przemianę, dobra. Ewela, czy twój skin, jakby to zapytać teraz... Ma element koloru różowego w skinie i w zbieraku i tak dalej. Zamknij oczy, ja tutaj sobie idę gdzieś, idę. Nie ma. Także na pewno bombowe barwy. Ja jeszcze sobie tutaj przejdę i przemyślę. Na pewno elementu czerwonego nie. Tutaj tak samo. Bambikiem nie jest to tak. Zostaje ten skin, ten. Różowe, ten. Dobra, 1, 2, 3. 4, 5 skinów mi zostało, tak naprawdę. Ja, jeżeli wszystko dobrze tutaj rozkminiłam, to... Właśnie nie pamiętam, co z tymi kilofami, ale miałeś w dwóch rękach. To albo ten skin, albo tamten. I mi... A, bo tu jest nakrycie głowy. Ale zadajemy sobie takie pytanie, żeby tutaj, wiecie, mieć pewność na 100%. Czy masz tatuaż na ręce? Czekaj, muszę zaglądnąć. Nie, nie mam. Dobra, także tutaj została wyeliminowana. I wydaje mi się, że ja mam dwa skiny, między którymi mogę wybierać. Zaraz zadam takie pytanie, które tutaj ci zagnie. Ewela, czy twój skin ma element złotego w sobie? Elementy złotego, tak. O! Czyli to może być ten. To może być ten. To jest, chociaż to jest, no jest złote. To może być...
Ojejku, to też może być. Czyli 3 skiny mi zostają. Dobra, czyli eliminujemy tą babeczkę. Robimy teraz tak, że idziemy. Rafał ma kilofy, które trzyma w dwóch rękach. Ten trzyma w dwóch rękach, ale ma nakrycie głowy. Rafał nie ma nakrycia głowy. Tutaj ten gościu ma 2 kilofy. Ten nie ma, ten nie ma, ten nie ma. Ten ma nakrycie głowy, więc to nie jest Rafał. Ten ma 1 kilof, a to jest potwór, więc Rafał nim nie jest. Więc zostały mi 2 osoby. To jest Rafał i albo to jest Rafał. Znaczy no, znaczy postać Rafała. I teraz zadaję pytania. Rafał, czy ty masz brzozowe ręce? Czyli chodzi ci pewnie o skrzaciora. Ej, nie. Czyli prawdopodobnie tam stoi Rafał, ale ja mam jeszcze tutaj, ile mam jeszcze pytań? No jeszcze, ja będę teraz miał 13 pytanie, więc jeszcze będą 2, ale zaraz zrobimy coś jeszcze. Daj mi teraz zadać pytanie. Ewela, czy twój skin ma koki takie tutaj na głowie? Tutaj, nie. Takiego. No to możemy wyeliminować tą babeczkę. I teraz tak, zróbmy w ten sposób, że możesz wyeliminować wszystkie skiny, które uważasz, że to nie jestem ja. Ale uważaj, bo jeśli się pomylisz, to przegrasz. Ty trzymasz kill w dwóch rękach, także tu jest w jednej ręce. Także to nie jesteś na pewno ty. Tutaj też to nie jesteś na pewno ty, bo trzyma w jednej ręce. Potwór, nie jesteś potworem, więc tutaj tak. W jednej ręce, więc to nie jesteś ty. Dobra, tutaj w jednej ręce, więc to nie jesteś ty. I teraz zostały mi 3 skiny, które mają kilofy w dwóch rękach, ale ty nie masz nakrycia głowy. I tutaj mamy 2 osoby, która ma kaptur. I nie wiadomo, czy to brałeś jako nakrycie głowy, ale tu jest na 100% czapka, więc tutaj ta pani zostaje wyeliminowana. Więc zostały mi 2 skiny. Wydaje mi się na 99,9%, że to jesteś ty, ale dobra, teraz twoja kolej. Okej, słuchajcie, na pewno członek siódemki to nie jest to. Tu jest złote i tu jest złote. Właśnie, mi jeszcze graficiara zostaje. Bo nie wiem, czy to jest żółte, czy... Dobra, słuchajcie, na pewno to nie jest to, bo bambik. Na pewno to nie jest to, bo czerwone w środku. W sensie, no, czerwony element. Tu też jest czerwony element. Tutaj nie ma złotego z kolei, więc mi zostają... Właśnie pytanie, Ewela, to jest złote tutaj? Nie, no, to jest żółte. Bardziej bym powiedziała, że na ręce tu ma takie coś, ale to jest tatuaż. Nie, to jest... Tu jest jakaś żółta. Na zegarku ma patrz taką złotą farbę. O nie, dobra, to mi zostają 3 skiny. Ewela, zadawaj pytanie i chyba się wyjaśni. No ja mam trochę większy problem. Ale dobrze, jest tutaj gdzieś pośród moich twój skin? No, musi być. To ja zlikwiduję jednego skina, którego uważam, że on nie jest twoim. I czy uda się, dobra? Czyli ty zlikwidujesz tego, co ja nie wybrałem. Okej, no. Dobra, ale dziwne, że nie wiedziałaś wcześniej, bo było to nakrycie głowy, no nie? Tu można, patrzcie się, tu są niby takie coś na głowie, no ale nie ma nic, niby ma, tu jest jakby jego część ciała, niby takie ala włosy, nie? Ale jeszcze ja, Ewela, ja tutaj muszę strzelać. Jak Rafał teraz dobrze odpowie, to będzie remis, także trzymajcie kciuki, żeby źle odpowiedział. Mi ogółem wydaje się, że to na pewno nie jest raczej graficiara, ale to jest Ewela, to, tutaj, to jest jej skin w sensie. Bananek! Taniec zwycięstwa! Ale patrzcie, jak Ewela strollowała. Ja ubrałem banana i ona wybrała banana. XD.